takie pozytywne zamieszanie niedzielne. Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się jako Rada Dzielnicy zorganizować z naszego budżetu dzielnicy grę terenową. Zamysł gry jest taki, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym. To znaczy, mamy 6 punktów na dzielnicy, takich, które chcielibyśmy pokazać innym osobom przyjezdnym z innych dzielnic, z innych miast, które naszym zdaniem warto zobaczyć. Na przykład hołda w Kostuchnie, schron bojowy, Miejski Dom Kultury. Na każdym z tych punktów są radni dzielnicy, są strażacy również z wozem i również oprócz tego, że pokazujemy te punkty, chcemy tam też zadać kilka pytań takich związanych właśnie z wiedzą o Kostuchnie i o historii dzielnicy, czyli no, przyjemne, spożyteczne. Lubimy spędzać aktywnie czas na dworze, na świeżym powietrzu, a nie siedzieć w domu przed telewizorem. Coś dla siebie, dla zdrowia zrobić. Wydaje mi się, że te gry coraz bardziej są popularne. Ciekawe zadania są. Są zadania urozmaicone, są zadania sportowe, jakieś łamigłówki, logiczne. Także no to jest fajne właśnie, że to jest takie urozmaicone i na każdym punkcie można inaczej się wykazać i coś rozwiązać, jakąś zagadkę.